Znowu zespały się na 17, a więc zobacz, co się ominęło. Zapraszamy na kolejny odcinek Obserwatora. Kim jest owca? Dlaczego owca? Jaki to ma związek z czymkolwiek? Dowiedzieli się tego studenci biorący udział w projekcie Ambient Days, organizowanym przez SKN Marketingu. Celem projektu było pokazanie, na czym polega ambient, jak wykorzystać go w praktyce, jak wyróżnić się reklamą i jak na tym zarobić. Sama idea jest taka, aby namówić ludzi, namówić studentów do tego, aby myśleć kreatywnie, aby myśleć niestandardowo i pokazać, że ta dziedzina marketingu się rozrasta. W tym momencie po prostu zwykła reklama nudna, billboardy, plakaty, ulotki, telewizja, radio, to już nie działa. Prelegenci opowiedzieli m.in. o tym, jak stosować niestandardowe narzędzia reklamy z zachowaniem etycznych granic oraz kiedy stosować prankvertising, czyli projekty oparte na psikusach. Marketing ambientowy jest marketingiem zaskoczeń, jest marketingiem, w którym musimy myśleć o emocjach. Prankvertising to są psikusy, które robimy przypadkowym osobom lub osobom z danej grupy docelowej, na której nam zależy. Prank jest to dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego, czyli taki żart, psikus. Ten psikus kojarzy się nam z negatywnymi emocjami, czyli właśnie z przestraszeniem kogoś, z nagłą zmianą sytuacji. Only well-aimed creative ads. Oto odpowiedź na pytanie, kim jest owca. Kariera. Temat, który towarzyszy studentom naszej uczelni od samego początku. Zapytaliśmy więc ich, jak wyobrażają sobie samych siebie w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie przyszłość po uczelni? Myślę, że mam nadzieję na znalezienie dobrej pracy, a później chciałbym założyć własną działalność. Teraz jestem korporowalem, a po studiach raczej zamierzam własną firmę założyć. Zaraz po studiach wydaje mi się, że będę pracował przez chwilę w Wielkiej Czwórce. Jak zdobędę trochę doświadczenia, to myślę o założeniu własnego biznesu. Później jak już będę miał mnóstwo hajsu i trochę doświadczenia, to będę się bawił w politykę. Na pewno nie takie korpo. Chciałam pracować za granicą i myślę o pracy w jakichś organizacjach międzynarodowych, czymś w tym stylu, bo jest ostatnio bardzo dużo takich ofert, ale to jeszcze mam czas, także na razie o tym nie myślę. Myślałem po prostu o swoim biznesie, w tym SGH bardzo pomaga, dlatego że są różne inicjatywy typu MBA Startup lub inne rzeczy, które pomagają w rozwoju osobistym. Niekoniecznie musimy tutaj przychodzić na standy i od razu iść do korpo. Jesteś zainteresowany pracą w jednej z firm branży FMCG? Chcesz poznać, jaką ofertę mają dla studentów firmy konsultingowe? Odpowiedzi na te pytania studenci mogli znaleźć w czasie trwania targów FMCG i maratonów firm konsultingowych, podczas których propozycje pracy i staży zaprezentowali dla studentów przedstawiciele takich firm jak Mars Polska, Coca-Cola Hellenic czy też TPA Horvat. Mars Polska jest jedną z większych firm z branży FMCG. Jest to duża firma zatrudniająca ponad 1500 współpracowników. Mamy bogatą ofertę dla studentów i absolwentów. Od samego początku dbamy o rozwój naszych współpracowników. Program praktyk jest skierowany dla studentów trzeciego i czwartego roku, a program menedżerski dla studentów studiów magisterskich i absolwentów do jednego roku po ukończeniu studiów. Projekt ogólnie spotkał się z wielkim zainteresowaniem, tak samo jak i oferty naszej firmy, dlatego zachęcamy zdecydowanie do aplikowania i zainteresowania przedstawionymi przez nas możliwościami. Oferujemy praktyki, staże i zatrudnienie dla studentów, a także absolwentów SGH-u chociażby. Szczególnie nasza oferta jest skierowana do 4-5 roku. Przede wszystkim jesteśmy skierowani na studentów zainteresowanych finansami i prawem. A co wydarzy się wkrótce? Oto przegląd najciekawszych wydarzeń. Interesuje się marketingiem lub zarządzaniem marką i właśnie z tymi dziedzinami wiąże swoją przyszłość? Koniecznie weź udział w organizowanej przez SKN Marketingu konferencji Brand Power, podczas której m.in. wysłuchasz mistrza brandingu Pawła Tkaczyka. Start 22 kwietnia. Dzień później rusza druga edycja Szkoły Ekonomicznej Analizy Prawa, cyklu wykładów i spotkań poświęconych ekonomicznej analizie prawa. W dniach 24-26 kwietnia już po raz szósty odbędzie się międzynarodowy turniej negocjacyjny The Warsaw Negotiation Round. Studenci z najlepszych uczelni z całego świata będą musieli wykazać się sztuką argumentacji i sprawdzą swoje umiejętności negocjacyjne w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Najlepsza drużyna otrzyma tytuł Mistrza Negocjacji 2015. Dreszcz emocji, nowe znajomości, nowe miasta, nowe trasy. Przed nami kolejna edycja projektu Autostop Challenge, organizowanego przez ZSP. Tym razem trasa rajdu poprowadzi uczestników aż do wybrzeży Adriatyku. Start 29 kwietnia. Yeah.